leci? Tak. Dobra, siemanko, wracamy po jakiejś tam przerwie. Filmik z powodu tego, że ostatnio dużo osób latowało i zresztą miało super rozpiętek. Dzisiaj będziemy ćwiczyć górę, całość w przód, popompujemy się. To jest filmik w sumie o niczym, ale będę rzucał już dużo rad. I zaczniemy od tego, właśnie od tego rozpiętek. Ostatnio się nasłuchałem dość dużo jak ćwiczyć, więc teraz rozpiętki to jest moim zdaniem jedno z cięższych ćwiczeń, jeżeli chcemy bardzo mocno zaangażować klatkę piersiową, na samą klatkę piersiową. A to mnie ostatnio mocno interesuje, bo dużo osób chwaliło moje barki. Fajnie one już są, a bardziej by mi zależało na wypitej klacie. A więc, to jest bardzo wiadome, podczas treningu klatki piersiowej byśmy ściągnąć mocno łopatki do tyłu. Związane jest to z tym, żeby nie angażować tych mięśni pleców, które wiadomo też odpowiadają za ten ruch. I tak jak na tym jednym filmiku od Szymon Moszny, super trener, przepraszam, zostawię link do jego konta, bo warto. Gdzie wiadomo, że klatka piersiowa odpowiada za ten ruch, ale tak samo odpowiadają za to plecy, bo przecież ściągamy drążek, to ściągamy też ręką w dół, dociągamy drążek, ściągamy klatką. Więc teraz, żeby nie angażować tych pleców, a angażować samą klatę, warto ściągnąć łopatki do tyłu. Ale rozpiętki to jest moim zdaniem jedno z cięższych ćwiczeń. Jeżeli chodzi o angażowanie samej klatki piersiowej, bardzo dużo osób robi ten błąd. To jest oczywiste, to wypychanie matki. Podejdź bliżej. Teraz tak. Jeżeli ściągnę łopatki, stają po krzyw, to było mocno widać. Nawet ja mam z tym duży problem. Ściągnę te łopatki. Pozostać z tą mocno wygiętą klatką. Pilnować, żeby te łopatki nie poszły do przodu. To jest hardcore jak ich mało. Szczególnie przy trzęsieniu nóżek, bo już mam wrażenie, że mi wysunęło te łopatki do przodu. Dlatego lepsze łapce moim zdaniem. Ten sam będzie na łapce. Cześć. Hej, już. Czekaj, robisz to ćwiczenie na obecę, ponieważ tutaj będę miał tak dość, że jak ściągnę łopatki do tyłu, to przykleję je do ławki i moment, w którym wysuną mi się łopatki do przodu, to będzie moment, w którym odkleją mi się od ławki, więc będę czuł. Na stojąco, jak ruszam łopatkami, to nie czuję, ruszam barkami, to nie czuję, żeby one latały, a wystarczy, że popatrzę do lustra i widać to ewidentnie, a na obecę przykleją mi się. Nie ma tego problemu. Cały czas czuję na ławce. Więc jeżeli chodzi o klatkę piersiową, bardziej to czuję przy tej ławce. No i to tyle odnośnie wrażeń na temat rozpiętek. Stanowczo wolę bardziej na ławce, jeżeli chodzi o rozpiętki z góry. O. Udało mi się poprawić ten kubarki, nie? No. Mówię to tylko dlatego, że na którymś filmiku chyba wcześniej mówiłem, że to będzie rzecz do poprawy, żeby nie mieć tak mocno wysuniętych barków do przodu, tylko no, to co mi się udało, czyli zrobić kuliste barki, bo barki to nie ma do przodu. Ale tak czy siak, dzisiaj pewnie będzie mocno atakowany tych barków, ale chcę wykorzystać to, że są te święta i wczoraj pojadłem, to mam siłę zamienić w energię, tą wodę, która się zatrzymała. Dzisiaj targamy jak największe ciężary, ale jak już będę ćwiczył klatkę, to będę starał się czuć tylko klatkę, więc mam nadzieję, że te łopatki będą tak mocno złączone, że przydałoby się, żeby ktoś stał za mną i dociskał mi do tyłu, żeby ani trochę do przodu nie poszło. Patrzcie, jak nie ma takiego, a więc lecimy z 50-tkami. Mam nadzieję, że wyjdzie. I teraz chyba rozumiem, dlaczego czasami ciężarnie jest ważne, aby się z technika. Bo przy 5 czy 6 powtórzeniu poczułem, że lekko mi poszły do przodowarki, ale ze względu tego, że miałem 50 w rękach, to ciężko było cofnąć te łopatki i złączyć ze sobą. A dzisiaj w ogóle rekord życiowy. 50 na 7? Na 7 chyba, nie? Mhm. Dobra. Później się widzimy.
Leci. Dobra, a pytaliście, co robiono, żeby mieć takie kuliste parki, żeby mieć super parki, super zajebiście i w ogóle. Dobra, z tego względu, że mam mocno je wybite do przodu, a taką normą u mnie ćwiczenie, które zawsze robię, odkąd pamiętam, to wznosy. Ale, żeby nie angażować znowu tego mocno przodu, to zrobię je w delikatnym pochyle. Więc ta sama pozycja, łopatki do tyłu, w dół. Się blisko. I teraz lekko się pochylę. Pana spięty brzuchu, żeby nie było wyrobiony. No. Nawet się wyjdzie. Kolejne, co pytaliście, jak robię te barki w wielu powtórzeniach. Ze względu na włókna w barkach, najczęściej robię dwa ćwiczenia ciężkie do 5-6 powtórzeń i 4 ćwiczenia na więcej powtórzeń, ale nigdy nie robię więcej niż 15, bo to już karta. I mówię, normą jest wznosy boczne, tam zawsze jest więcej powtórzeń. Tylko tym razem już długi czas mam zamiar robić pochyle, żeby bardziej tylne do barków angażować. To tyle. Tyle? Dobra, teraz czas na ćwiczenie na mięśnie zębate, czyli moim zdaniem najpiękniejsze mięśnie w ciele człowieka. Ale dlatego, że mięśnie zębate mają taką super zaletę, że jeżeli bardzo dobrze je widać, to często łączą się z kaloryferem i optycznie kaloryfer wygląda, jak ma to powiedzieć, wygląda jakbyście mieli na przykład jeszcze więcej mięśni. Takie ładnie się łączą, skosy, zębate, a więc jedno z ćwiczeń, a znam w sumie dwa, które mocno angażują na mięśnie zębate. Pokażę i wytłumaczę co i jak. Teraz tak, żeby mocniej zaangażować mięśnie zębate, to robię to pod takim kątem, nie leżę na ławce, bo chciałbym biodra zbliżyć bardziej do dołu. Sprawi to, że bardziej rozciągnę te mięśnie tutaj. I rozciągnę łopatki. Piluję tego, żeby biodra były nisko. Spadnie. Muszę uważać. Kolejne co miałem powiedzieć. Pilnuję, żeby biodra były nisko. Staramy się zrobić tak, żeby łokieć poszedł jak najbardziej za głowę. Nie bawimy się tutaj tricepsem, gdzie wiele osób ten błąd się przyciąga. Staraj się kartę odłożyć jak najbardziej do tyłu, więc ugina w tricepsie. Walczymy samą klatką piersiową, więc ściągamy maksymalnie. I to jest pierwsze ćwiczenie, które znam na tym jeszcze zapatę. A drugie ćwiczenie to jest wyciskają sztangę i sam ten ruch. Ściągnięcia do przodu. Tył do przodu. Aczkolwiek tego drugiego nie stosuję, bo uznaję za dość niebezpieczne, bo nie chciałbym, żeby barki mi przychodziły z retrakcji do protrakcji. Bałbym się po prostu, żeby sobie je uszkodził. To jest ćwiczenie, to jest takie magiczne ćwiczenie. I czasami łączę je na przemian z linką, gdzie ustawiam ławkę pod kątem i linkę za głowę ciągnę, bo jest wtedy pod innym kątem napięcia. Tutaj mamy największe napięcie, jak mamy ręce za głową, ponieważ ciężar wiadomo, że ściągamy dół i próbujemy wrócić, a jak łapiemy z linką, łapkę ułożymy z bramy linkę, ściągamy, to największe napięcie jest w tym momencie, bo w tym próbuje nam wyciągnąć do góry. Co doprawdy te na bramie to bardziej czuję plecy niż klatki piersiową, ale stwierdzam, że to i to jest takim ładnym połączeniem. No i moim zdaniem mięśnie zębate to chyba najlepsze mięśnie w ciele człowieka, takie najbardziej estetyczne. Fajnie wygląda. Zostawimy sobie ćwiczenie. Tu się wyciągają. Widać? Nie widać, bo jestem zalany. Dobra, nagrywamy? Tak. Teraz tak, odnośnie moich planów. Planuję wrócić do nagrywania i w ogóle planuję uspokoić swoje życie.
Chciałem się szykować do zawodów, te teraz, które chyba są za tydzień, w kwietniu. Chciałem zmienić kategorię, chciałem startować w kulturystyce. Byłem chwilowo nad jednym trenerem, kto wie nad jakim, ten wie. Ze względów finansowych nie startuję. I kolejne, co ten trener mi uświadomił, że mam parę pozycji, w których dobrze wyglądam. Wiadomo, chciałem startować w kulturystyce klasycznej, a w których źle. Co dokładnie miał na myśli? Chodziło o brzuch. Cały czas jest walka z moją hiperlordozą. Tak czy siak, są takie pozycje tak jak teraz, jak sobie siedzę na wyjebce, wypina mi brzuch do przodu i to jest taka wada, więc wciąż chciałbym startować, tym razem jako kulturysta, ale myślę, że za rok. Myślę, że cały rok będę skupiał się na brzuchu, będę go atakował. Jak tam powiedział mój trener, miałem problem z brzuchem, bo zrobić tak, żeby był super, teraz się ostatnio poprawił coś. I już nie chodzi o docięcie, tylko żeby ten brzuch ładnie było widać. Więc ten mi powiedział mniej więcej, że oprócz tego, co robię na brzuch, to jak widzę, że jak jakaś koleżanka odpierdala coś na ziemi, robi jakieś bardzo dziwne rzeczy, mam też to spróbować. Jeżeli to zadziała, to robić to, odszukać jak najwięcej na brzuch. No, więc na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że króla wracam do nagrywania, uspokoję się trochę z życiem, uspokoję się ze spiną, będę sobie trenował, walczył teraz lepiej. No a tu muszę znaleźć jakiegoś nagrywatora albo lepszy aparat, żeby była motywacja. Więc chyba oficjalnie wracamy. No, będę trenował, będę rosnął, będzie motywacja, tak myślę. Dzisiaj taki filmik o wszystkim i o niczym. Panie, jakbyście rzucili jakąś propozycję, to mógłbym kolejnego nagrać. Chociaż głowie jakieś tam plany mam. Więc witam z powrotem i cieszę się, że czasami spotykałem osoby, które mówiły, czemu nie nagrywam. Nawet na dole, na kopalni spotykałem ludzi. No. To chyba tyle. Chyba widzimy się za tydzień, za dwa. Będę na siłę starał się nagrywać. Czy to wszystko brzmi na siłę, ale bardziej jak nie myślę o nagrywaniu, to sobie ćwiczę tylko. To w ogóle porosnę i coraz lepiej wygląda. Fajnie. Dobra, tyle, na razie.